Krzysztof Ziemiec, były prezenter Wiadomości i Teleekspresu, po nagłym zwolnieniu z TVP znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. W odpowiedzi na te wyzwania, zdecydował się na wyjazd do Irlandii, gdzie tymczasowo zajmował się remontowaniem mieszkań. W rozmowie z wirtualnymi mediami dziennikarz wyjawił: przebywam teraz w pracy. Wrócę po majówce. Jestem na robocie, efekty będą, mam nadzieję, pozytywne. Jego zaangażowanie w pracę fizyczną stało się źródłem pewnych kontrowersji w sieci. Na krytykę internauty, który zauważył, że Eldorado w TVP się skończyło i pora na prawdziwą pracę, Ziemiec zareagował stanowczo, odpowiadając: trzeba być twardym. I dodał: wykonuję polecenia. Każą malować, to maluję. Praca to praca. Te słowa były wyrazem jego pragmatycznego podejścia do zmian w życiu zawodowym oraz jego gotowości do podjęcia każdej pracy. Niespodziewanie, po krótkim czasie pracy remontowej, Krzysztof Ziemiec ogłosił, że wraca do mediów, ale tym razem w nowej formie. Postanowił otworzyć własny kanał na YouTube, co stanowi zaskakujący obrót w jego karierze. Wykorzystanie platformy YouTube jako medium do dzielenia się treściami pozwoli mu na niezależne wyrażanie swoich myśli i kontynuowanie kariery medialnej w nowoczesnej formie. Projekt Krzysztofa Ziemca, Otwarta Konserwa, prezentuje się jako innowacyjna platforma medialna, która ma na celu przełamywanie stereotypów i otwieranie dyskusji na szeroki zakres tematów, od lewej do prawej strony spektrum politycznego. Tytuł programu odnosi się do konserwatyzmu, ale z naciskiem na otwartość i poszukiwanie prawdy bez względu na to, jak trudna lub kontrowersyjna by ona nie była. Pierwszy odcinek, zatytułowany Ziemiec na aucie, stanowił okazję do bezpośredniego dialogu z widzami i odpowiedzi na ich pytania, co pozwoliło Ziemcowi na klarowne przedstawienie swojego punktu widzenia. Dyskusja o jego przeszłości w Telewizji Polskiej i wyjaśnienie kwestii jego pracy remontowej, które początkowo było źle zrozumiane przez publiczność, przyczyniły się do zbudowania bardziej osobistego i autentycznego obrazu Ziemca jako twórcy mediów. Wyjaśnienie przez Ziemca, że prace remontowe, które wykonywał, były częścią przygotowań do uruchomienia studia nagraniowego, a nie prawdziwej pracy w Irlandii, pokazuje, jak łatwo można źle zinterpretować informacje bez pełnego kontekstu. To również podkreśla wartość bezpośredniej komunikacji z widzami w budowaniu transparentnego wizerunku mediów. Takie podejście może znacząco przyczynić się do zwiększenia zaufania widzów i słuchaczy, a także do otwierania dyskusji na tematy, które często są pomijane lub jednostronnie przedstawiane w tradycyjnych mediach. Otwarta Konserwa ma szansę stać się ważnym głosem w polskim krajobrazie medialnym, oferując platformę do głębszego zrozumienia i dialogu między różnymi perspektywami.